Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Otwieramy nasze kolejne Okienko Liryczne, którego gościem jest Justyna Stankiewicz, uzdolniona muzycznie wilnianka. Absolwentka szkoły muzycznej w Nowej Wilejce, gdzie 7 lat uczyła się gry na fortepianie. Następnie pobierała naukę śpiewu w Wileńskim Konserwatorium, a obecnie jest studentką drugiego roku Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry. Jak to się stało, że pewnego razu do szkoły muzycznej w Nowej Wilejce przyszła pewna dziewczynka, by nauczyć się gry na fortepianie? Ta szkoła muzyczna to była takim pierwszym krokiem. Zawsze chyba jako dziewczynka marzyłam śpiewać i zostać śpiewaczką. No i chyba taki podstawowy instrument dla każdego dziecka to jest fortepian. Zawsze marzyłam o fortepianie. Ale pamiętam, że jak przyszłam do szkoły muzycznej, to pierwszym instrumentem powiedzieli, że będzie kankles, ten ludowy litewski instrument. No i ja tak się od razu przeraziłam i w ogóle powiedziałam, że nic nie będę miała wspólnego z muzyką. Byłam bardzo szczęśliwa. W ciągu pół roku mi zmienili pedagoga i powiedzieli, że jednak to będzie fortepian. No i wtedy to było chyba takie właśnie moje pierwsze podejście do tego fortepianu. W rodzinie, z której pochodzisz, są muzycy. Nie. Czy co właśnie zdecydowało, że połączyłaś swoje życie z muzyką? Nawet nie wiem. Chyba nie mam w rodzinie nikogo, nie mam muzyków i może po prostu pamiętam, że śpiewałam przed szkołą, może po prostu polubiłam. Każde dziecko chyba ma coś takiego, do czego go bardziej ciągnie. No i chyba to tak spowodowało. Nie wiem, nie mam, nikt mnie na to jakoś nie dawał rady, żebym szła do szkoły muzycznej. Zostać muzykiem to marzenie, które nie każdy potrafi zrealizować. Muzyka poza zdolnościami wymaga także całkowitego jej oddania. W przypadku fortepianu, przy którym tak jak i każdy muzyk od samego dzieciństwa musiałeś nieskończenie ćwiczyć etiudy, by osiągnąć wprawę, nie każdy utrzymuje i najczęściej rezygnuje z zawodowej kariery. Justyno, nie zrezygnowałaś z obranej drogi, a tylko zmieniłaś kierunek. Dlaczego fortepian zastąpiłaś śpiewem? No właśnie, pani ma rację, że fortepian potrzebuje naprawdę takiej mozolnej pracy i nawet teraz, jak widzę, ile czasu spędzają moi przyjaciele przy fortepianie, że oni mogą codziennie po prostu 5 godzin grać i ćwiczyć. I to nie ma tak, że muzyka to jest tylko piękna, to właśnie ta mozolna taka praca, codzienne etiudy, codzienne gamy. I chyba właśnie wolałam tworzyć to piękno, a nie siedzieć przy takim... To znaczy, nie, no oczywiście, że śpiew także potrzebuje takiej pracy, ale fortepian właśnie potrzebuje takiej codziennej i takiej systematyczności. Chyba jestem raczej taką artystyczną duszą, która nie potrafiłaby codziennie poświęcać temu tyle czasu. Dlatego chyba zastąpiłam. No i chyba śpiew jest bliżej serduszku, nie wiem, tak jakoś czuję lepiej. Justyno, obecnie jesteś studentką drugiego roku Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dlaczego chciałaś studiować w Polsce? No, pomysł studiów w Polsce chyba powstał z powodu polskiej szkoły, bo kończyłam 8 lat polskiej szkoły, imienia Agnieszka Osieckiego. W sumie składałam dokumenty też i do Wileńskiej Akademii, ale postanowiłam jednak spróbować, lubię takie wyzwania, lubię próbować coś nowego, no i chyba to taki pierwszy krok do samodzielnego życia i po prostu chciałam spróbować coś nowego. No i zresztą polski język nie jest dla mnie cudzy, więc tak. W Wilnie wkrótce stanie się tradycyjnym konkurs polskiej piosenki pod tytułem Do słów Agnieszki Osieckiej, poetki polskiej, której twórczość jest bardzo bliska i zrozumiana także na wileńszczyźnie. Justyno, prawdopodobnie w bieżącym roku brałaś udział w tym konkursie. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym konkursie polskiej piosenki? Jak ci się powiodło na tym konkursie? Tak, właśnie w tym roku brałam udział i musiałam też brać udział 2 lata temu nazad, no ale niestety taki był zbieg okoliczności, że nie udało mi się. W sumie moją pierwszą nauczycielką śpiewu była pani Nina Stopienko. Ona zaproponowała właśnie wziąć udział w tym konkursie. No i powiodło się w tym roku, mam nadzieję, że dobrze, zwyciężyłam pierwsze miejsce. I jakoś twórczość Agnieszki Osieckiej stała się naprawdę bliska i te teksty jakoś bardzo dobrze czuję, nie wiem. I ta piosenka, którą wykonywałam właśnie, to była taka piosenka, którą ona jakby opisywała całe swoje życie. Niektórzy mówią, że to taki testament jej twórczości całej. Właśnie to był taki ostatni wiersz w jej zbiorniku tych wierszy. To właśnie była dla mnie ta piosenka bardzo bliska i jakoś tak postanowiłam, że muszę jednak wykonać. Jak się nazywał ten wiersz? Jeżeli miłość jest. Gdańsk to piękne, portowe, polskie miasto i gdyby była taka możliwość zamieszkać w tym mieście na stale, zostałabyś po studiach w Polsce? tak naprawdę to moim marzeniem są Włochy i zawsze chyba moi przyjaciele, no wszyscy chyba wiedzą o tym i chyba chcę jeszcze dalej gdzieś, ale Gdańsk to naprawdę piękne miasto i starówka i w ogóle i to, no i architektura po pierwsze, bo tam naprawdę jest bogata starówka tymi pięknymi widokami, to tak, jest piękne, ale chyba wolałabym jeszcze gdzieś dalej podróżować. Justyno, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i zapraszam do zaprezentowania kilku piosenek, które zaśpiewasz w studiu Radio Wilno specjalnie dla słuchaczy Okienka Lirycznego. Dziękuję również. On tak ładnie kradnie. Ja nie chcę znów za dużo mieć, ty sam to wiesz. Pierścionki dwa, przyjaciół brud, parasol w deszcz, modny strój, dobry płód i jeszcze, żeby stał się cud. Oddałabym sukienki te i pończoch sto, by z tobą hen do nieba biec i znów na dno, bo kiedy w nas przygaśnie blask, ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. On tak ładnie kradnie, co się da, te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nimi na dnie, moje serce także w końcu skradł. No i wpadł, no i wpadł. Co było, nim przyszedłeś ty wspominać wstyd? Nie miałam z kim i o kim śnić i dokąd iść. Tak mijał mi za rokiem rok, dopiero dzisiaj warto żyć. Za dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam. Za mało łez, za mało chmur przy tobie mam. Uliczny kurz ma zapach róż, a za nim czeka 7 zórz. On tak ładnie kradnie, że miło przy nimi na dnie, moje serce także w końcu skradł. No i wpadł, no i wpadł. Uliczny kurz ma zapach róża, za nim czeka 7 zórz. Nie opuszczę, nie? To będzie Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe i natrętne, tak jak dlaczego ja. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Ja deszczowym dniem ci przyniosę z ziem, gdzie nie pada deszcz, pereł deszczu sznur. Jeśli umrę, smór spłynie do twych rąk, światła złoty krąg. I to pędnę ja w świecie ziemskich spraw. Miłowanie twe będzie pierwszym z praw. Królem staniesz się, a królowa opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie, ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśń, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśń o królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ściska wulkan, co niby dawno zmarł. Ból spalonych skraj więcej zrodzi zbóż niż zielony maj. Czas wiosennych burz, gdy księżyca cień na nieba tle i z czerwienią czerni nie chcą rozstać się. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie, już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój. Słychać mnie, widać twoją twarz, gdy księżyca cień wzejdzie. Chcę być do dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj I teraz jedna angielska piosenka, która jest Somewhere Over the Rainbow. Birds fly, whoa, birds Jeżeli miłość jest. Na naszą słabość i biedę, niemotę serc i dusz, na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz, na czarne myśli tło, oczy pełne łez, ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Na ludzką podłość i małość, na ostry Boży chłód, na to, że nic się nie stało, a zdarzyć miał się cud. Na żar myśli strach, bliźnie go wrogi gest, ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Tu kukły ludźmi się bawią, tu igra z nami czas, tu wielkie młyny nas trawią i pył zostaje z nas. Na to, że z pyłu pył i za początkiem kres, ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Na krajów nędzę i smutek, na okazałość państw, policję, kłamstwo i nudę, potęgę małych draństw, na nocny serca ból, że człowiek żył jak pies, ratunkiem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Justyno, uprzejmie dziękuję Ci za piękne piosenki, które z pewnością oczarowały naszych słuchaczy. Życzę Ci, by zawsze towarzyszył Ci sukces, byś była zadowolona z obranej drogi i oby muzyka przyniosła Ci dużo satysfakcji i radości. Do widzenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę. Szanowni słuchacze Radia Wilno, już dobiega końca nasze spotkanie w Okienku Lirycznym. Zanim się z Państwem pożegnam, przypomnę, że w studiu gościliśmy Justynę Stankiewicz, uzdolnioną muzycznie wilniankę, absolwentkę Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce oraz Wileńskiego Konserwatorium, obecnie zaś studentkę Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz. Do widzenia, do usłyszenia. Okienko Liryczne. Spotkanie z poetami wileńskimi, ze znanymi i z początkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardów wileńskich i kapel podwórkowych.